Witam się z Państwem. Nazywam się Piotr Zychowicz. Dziękuję za tak liczne przybycie. Przepraszam za obsuwę. To jest już drugie spotkanie z tego cyklu między swastyką a Czerwoną Gwiazdą. No i dzisiaj po dyskusji wołyńskiej, którą mieliśmy w zeszłym miesiącu, dzisiaj dyskusja o najbardziej drażliwych aspektach stosunków polsko-żydowskich podczas II wojny światowej. Jedwabne, komunizm, sprawiedliwi, szmalcownicy, to są te tematy, o których chciałem dzisiaj z Państwem panów namówić do dyskusji na ten temat. No i właśnie, gośćmi moimi są pan profesor Marek Chodakiewicz, przywitajmy pana profesora. Pan profesor przybył do nas z Waszyngtonu, z Instytutu Polityki Międzynarodowej. Jest autorem wielu światowej. Światowej, dobrze. Jest autorem szeregu znanych pewnie Państwu książek na temat jedwabnego stosunków polsko-żydowskich. Z drugiej strony redaktor Adam Leszczyński z Instytutu Studiów Politycznych PAN i znany publicysta Gazety Wyborczej, który często pisze komentarze, artykuły na temat jedwabnego stosunków polsko-żydowskich. Panowie. I prywatnie doktor historii, przepraszam bardzo, to jest też powód. I teraz tak, kochani Państwo, mam bardzo do Państwa prośbę, to rozmawiamy dzisiaj o tematach niezwykle delikatnych, niezwykle drażliwych, także bardzo Państwa proszę, żeby po tym, jak Panowie wymienią swoje opinie, poproszę Państwa do głosu, ale bardzo proszę, żebyśmy się dzisiaj utrzymali w jakichś ramach, powiedziałbym, kulturalnych. Wiem, że emocje pewnie będą duże, ale starajmy się szanować nawzajem, bo proszę Państwa, idea tych spotkań jest taka, że będę tutaj z Państwem, Państwa zapraszał na dyskusję ludzi o odmiennych poglądach, ponieważ uważam, że ścieranie się rozmaitych opinii to jest najlepsza rzecz, która może się zdarzyć, że to na tym polega postęp ludzkości, że ludzie ze sobą dyskutują, debatują z szacunkiem dla siebie, a nie tylko wygłaszają slogany i nawzajem się popierają i sobie przytakują. To jest chyba intelektualnie ciekawsze i chyba oświadczy o tym też ten tłum, który dzisiaj się zebrał, że ta konwencja Państwu odpowiada. Panowie, zapraszam. Zapraszam, żeby Państwo usiedli, panowie usiedli i rozpoczynamy. Więc, jeszcze najważniejsza rzecz, dostaję sygnały. Już przepraszam, ostatnia rzecz. Macie Państwo rozdane tutaj takie programy przystanku Historia IPN. Tutaj proszę wpisać swój adres e-mail. To zostanie zebrane, te karteczki zostaną, a na koniec będziemy losowali książki wśród Państwa, między innymi nową książkę, świeża, jeszcze pachnie farbą drukarską, profesora Chodakiewicza, Międzymorze. Ja też przyniosłem dla Państwa książkę swoją ostatnią, Żydzi, i też jeden egzemplarz z autografem pójdzie do jednego ze zwycięzców i też książki IPN-u, ale to może już przejdźmy do rzeczy. Więc drodzy panowie, dziękuję bardzo za przybycie i może od razu panie profesorze, zaraz i drodzy państwo, chciałem zacząć od rzeczy wydawałoby się podstawowej. Otóż jakiś czas temu w telewizji, jeżeli dobrze pamiętam, w Kropce nad i Moniki Olejnik gościem była pani minister edukacji Anna Zalewska i zapytana przez prowadzącą o to, kto zamordował Żydów w Jedwabnem. No właściwie pewnie Państwo widzieli ten wywiad, nie bardzo była w stanie precyzyjnej odpowiedzi udzielić. No i to jest pytanie do obu panów, ale zacznijmy od naszego gościa ze Stanów Zjednoczonych. No, książkę Gross napisał w 2001 roku, od tego czasu była wielka dyskusja, debata, kolejne książki. I co, nie wiemy, co tam się stało, kto był sprawcą tej zbrodni? Dobry wieczór Państwu, przepraszam, że się spóźniliśmy. Byliśmy w radiu, uciekła nam taksówka. To jest numer jeden. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami. Wiemy bardzo niewiele, bowiem kluczowych dokumentów nie udało się odnaleźć. Natomiast z kontekstu i ze szczątków, co udało się ustalić, to jest to, że nie tylko Niemcy zainspirowali, nie tylko rozkazali, ale również przewodzili i narzucili rytmy tego, jak miał się dokonać mord
Był to mord zorganizowany. Zwykle zamieszki antyżydowskie są, czy jakiekolwiek, są spontaniczne, a tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo prostym mechanizmem. W momencie, kiedy Hitler uderzył na Stalina, nastąpiła ucieczka Sowietów, chwile anarchii, które to chwile były wykorzystane przez elementy lokalne do załatwiania swoich spraw, to znaczy do bicia, czasami rabowania osoby uznane za kolaborantów i za rzeczywistych kolaborantów. Część tej przemocy pochodziła ze strony podziemia, które się przygotowywało właśnie na taką chwilę. Potem przyszli Niemcy, czy też następna fala Niemców. Wszystko się uspokoiło i Niemcy czekali z 2 tygodnie. Wtedy zaczęły jeździć rozmaite komanda śmierci. Miasteczko po miasteczku powtarza się prawie dokładnie taki sam scenariusz. W większości wypadków jest to scenariusz kończący się masowym mordem, chociaż nie wszędzie, ale wszędzie rozbijano posągi Lenina czy Stalina. Żydom nakazywano je obnosić po miasteczku, a potem według, jak się Niemcom wydawało, żydowskiego ceremoniału grzebać na Kirkucie. W wielu miejscach stało się dokładnie to samo, to znaczy zorganizowany mord. Do mordu podkooptywano ludzi miejscowych. Niektórzy, zdaje się, robili to chętnie i na ochotnika, szczególnie element zorganizowany i zdegenerowany, a inni robili to mniej chętnie, a jeszcze inni w ogóle nie chcieli tego robić i udawali obecność. Wszystko było to zgodnie z planami przygotowanymi na wiosnę 1941 roku przez SS. Jednym z najważniejszych rozkazów dotyczących zachowania na wschodzie oddziałów specjalnych Einsatzgruppen, które notabene wdrażały się w sztuce mordowania na ziemiach polskich, zachodnich i północnych w 1939 roku. Jednym z najważniejszych rozkazów było wywoływać pogromy w taki sposób, żeby wyglądało na to, że robią to miejscowi ludzie. Wywoływać pogromy, to jest numer jeden. Numer dwa, jeden z bardzo ważnych rozkazów, które zwykle się nie zauważa, jest nur mundlich, czyli tylko na gębę, żadnych zapisków, żeby nikt nie wiedział, kto to robi. I ten scenariusz trwał cały czas. Ja nie twierdzę, że rozkazów zawsze się słuchano. Na przykład był taki osioł, nazywał się Standarterführer Jäger. To osioł spisał miasteczko po miasteczku, jak wymordowano 100 tysięcy kobiet, dzieci i mężczyzn żydowskich, ale to komando jego było dość małe. Ta grupa była dość mała. Większość osób, które wykonywały mordy, to byli litewscy powstańcy antykomunistyczni, którzy jak zabrakło już Sowietów, to się zajęli mordowaniem cywili żydowskich. Znowu podejrzanych czy niepodejrzanych o kolaborację z Sowietami. Ten scenariusz od Kamieńca Podolskiego po Tallin się powtarzał. W każdym miejscu. Zrobiłem mikrostudium jedwabnego. To, co pana środowisko się nie pofatygowało. I tyle mi wychodzi. Jeszcze chciałbym dodać coś takiego. Ponieważ w tym czasie, kiedy ja to badałem, trudno było czy to rozmawiać z ludźmi, czy też tutaj znaleźć
wyważone opinie. Zostałem przygotowany do całej wyprawy, między innymi przez profesora Jana Mor-Jankowskiego, który zakładał medycynę sądową w Izraelu i był doradcą medyczno-forensic advisor do urzędu premiera Izraela. On pracował z panią Goldą Meir. Jan Mor-Jankowski powiedział, nie gadaj w ogóle z nikim, bo teraz się zrobił z tego cyrk, weź stoper, odmierz krokami, zrób wizję lokalną taką, jak my robimy, kiedy jest zbrodnia jakakolwiek. Po prostu to, czego mnie nie przygotowały, do czego mnie nie przygotowały studia doktoranckie, czyli wizji lokalnej, tych innych rzeczy, nauczył mnie profesor Jankowski. Jeżeli chodzi o sprawy pirotechniczne, to osoby, które się tym zajęły, były inżynierami od ropy, od przemysłu naftowego. Jak jest stopień palenia ropy, jak jest tamto, wamto. Rzeczy, które tutaj w Polsce ani nikt nie zwracał uwagi, ani się nimi nie zajął w sposób profesjonalny. Atmosfera, muszę powiedzieć, była tak paraliżująca, że prawie wszyscy zniechęcali mnie, że znowu się podkładam, bo badam. Sprowadził tutaj mnie premier Buzek. Tak samo jak było z Rzeczpospolitą. Powiem Państwu historię, jak to wyglądało. Zadzwonił do mnie redaktor Rzeczpospolitej. Naczelny powiedział tak, ty stary, napisz mi coś o Jedwabnym, bo tu się wszyscy boją. A mówię, ty stary, wiesz, to trzeba najpierw zrobić mikrostudium tego, zbadać, żeby wiedzieć, o czym się mówi. Ja ci mogę napisać o metodologii mikrostudium, a bez zbadania na poziomie najniższym tego przypadku, to trudno powiedzieć, trudno, żebym ci napisał Jedwabnym. No to mogę ci napisać, jaka jest metoda, żeby coś takiego badać. On mówi, fajnie, to ja napiszę, to ja puszczę dwa głosy, proszę ciebie, za Grossem, żeby mnie nikt nie atakował i wtedy puszczę ciebie. No jak to zrobił, to potem mnie opluto jako antysemitę, jak zwykle, i wtedy się zdenerwował profesor Strzembosz, który miał zamiar się w to nie wtrącać i on to przejął, także już się nie musiałem martwić. A okazało się, że się musiałem martwić, dlatego że się skontaktowała ze mną kancelaria premiera, pani Krystyna Laskiewicz, jedna z bohaterek Solidarności, którą poznałem w Hoover Institution, jak ją zwolniono z więzienia, to się u nas w Kalifornii zjawiła w latach 80. Pani Krystyna powiedziała, słuchaj, przyjdź tutaj, bo tutaj nie ma żadnych historyków. Tu się wszyscy boją. No to przyjechałem i poszedłem do archiwów powiatowych i miejskich, czyli tych, w których mogły się znajdować materiały i te materiały wyciągnąłem. Miałem pomoc ze strony moich młodszych przyjaciół, którzy są w Polsce, którzy ze mną pojechali i się w to bawili, między innymi Wojtka Muszyńskiego. Panie profesorze, dajmy też drugiemu dyskutantowi parę słów. Chciałem napisać, jak wyglądało background tego. Zaraz o badaniu tym, co należy jeszcze zrobić, będziemy rozmawiali, ale właśnie to samo pytanie, czyli jak rozumiem, niemiecka inspiracja, niemieckie planowanie, niemieckie wykonanie, ale dołączają się do tego, jak coś tam, jak rozumiem, zdemoralizowane elementy polskie, tak? Bo to, czy zgadza się pan z taką wizją zbrodni w Jedwabnym? Panie hrabio, bardzo prosimy nam dać pogadać. Dobrze, ja bym najpierw chciał po pierwsze podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Po drugie powiedzieć, że przypomnieć, co mówiła, jaki był problem minister Zalewskiej, która wtedy dostała pytanie Jedwabne. Ona była pytana 11 czy 13 razy, już nie pamiętam, przez Monikę Olejnik i nie była z siebie w stanie wydusić, kto dopuścił się zbrodni w Jedwabnym i w końcu udało się od niej wydobyć tyle, że zrobili to antysemici, no co jest jakoś tam prawdziwe,
Oczywiście, ale pokazuje nabrzmiałość tego problemu i pokazuje trudność, jaką mają dzisiejsze władze w Polsce z powiedzeniem prawdy na ten temat. To po pierwsze. Po drugie, nie jest tak, że polscy historycy i polskie instytucje nic nie zrobiły w tej sprawie. No, ukazało się dwutomowy wybór dokumentów, dwutomowy, bardzo grubych, o sprawie Jedwabnego, przygotowany przez dwóch historyków z IPN-u, których mam zresztą obu przyjemność zaliczać w poczet swoich przyjaciół, czyli profesora Pawła Machcewicza i doktora Krzysztofa Persaka. Jest on ten, to jest oficjalne wydawnictwo państwa polskiego, tak? Nie Platformy, nie PiS-u, tylko państwa. I teraz jest w tym, o ile sobie dobrze przypominam, jeszcze za czasów prezesury Kieresa w IPN-ie zrobiony. I teraz jest do tego dokumentu, jest wstęp, do tego wyboru dokumentów jest wstęp pióra Pawła Machcewicza, taki obszerny, kilkudziesięciostronicowy, to jest podsumowaniem tego, co z tych dokumentów wynika. I czego wiemy, a czego nie wiemy. I teraz co wiemy na pewno, to wiemy, że ci ludzie tam zginęli i że jak pisze profesor Machcewicz, bezpośrednimi wykonawcami tej zbrodni było kilkudziesięciu obywateli miasteczka, z czego około 40 to było najbardziej aktywnymi. I to jest fakt. I cieszę się, że tutaj pan profesor temu nie zaprzecza, ponieważ wtedy byłoby nam trudno w ogóle dyskutować. Druga rzecz dotyczy kwestii inspiracji i obecności Niemców w czasie tej zbrodni. Machcewicz i Persak piszą, że sprawa nie jest jasna. Z wielu dokumentów, w tym tych wyprodukowanych zaraz po wojnie, wynika, że Niemców tam akurat w tym momencie nie było. Później w mniej wiarygodnych źródłach, mniej wiarygodnych ich zdaniem, pojawiają się wzmianki na ten temat, że Niemcy się tam pojawili, ale było ich niewielu, kilku. I teraz ja nie jestem pewien, czy na to pytanie da się odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, chociaż dokumentów, to nie jest tak, że tych dokumentów jest strasznie mało, prawda? No to są dwa opasłe tomy. Ale chciałbym tutaj wrócić do tego, co nazywamy, o czym Piotr nazwał inspiracją. O co chodzi z tym, że była to niemiecka inspiracja? Bo to na jakimś poziomie moim zdaniem jest oczywiste, że była to niemiecka inspiracja. To jest dla mnie jasne, kiedy myślę o tej sprawie, to jest, że ludzie mają ogromną umiejętność uczenia się przemocy. Ja jestem reporterem także i zajmowałem się między innymi krajami afrykańskimi. Napisałem dwie dość duże książki o Afryce. I pisałem książki o wojnie w Somalii. Jest tam taki fragment o wojnie w Somalii, gdzie byłem i w południowym Sudanie. I wiem, że ludzie się uczą przemocy. W każdym, nie tylko Polacy, Rosjanie, Niemcy, Chińczycy, nie wiem, Sudańczycy, tak? Wszyscy ludzie po prostu potrafią to, uczą się przemocy. I Niemcy, wchodząc na te terytoria, dostarczali wzorców zabijania i dawali przyzwolenie na zabijanie. To, co jest, co więcej, zachodził też w czasie wojny proces demoralizacji i takiego przyzwyczajenia ludzi, znieczulenia ludzi w Polsce, Polaków, no, nie Marsjan, tak, na przemoc, który jest świetnie opisany przez innego znakomitego historyka, profesora Marcina Zarembę w książce Wielka Trwoga o tym, co się działo w Polsce zaraz po wojnie. Więc wydaje mi się, że tutaj jest trudno, znaczy, że ludzie są zdolni, nawet ludzie skądinąd porządni, są zdolni w odpowiednich warunkach do rzeczy strasznych. W tym do zabijania sąsiadów. I teraz, więc to tyle, jeśli chodzi o moje spojrzenie na sprawę Jedwabnego. No wiemy, że te sytuacje miały miejsca, podobne bardzo pogromy w, o ile sobie przypominam, 28 miasteczkach w okolicy, bezpośrednio w bardzo podobnym kontekście. No? Wiemy, że to nie była jedna taka sytuacja. Więc no, to są fakty.
I teraz to, co wydaje mi się najciekawsze w tej kwestii i takie najbardziej bolesne, to pierwsza rzecz, to jest rola najbardziej trudne do opisania, no bo też takie najbardziej nieuchwytne. Po pierwsze, rola przedwojennego antysemityzmu, który bez wątpienia istniał, był niesłychanie rozpowszechniony przed wojną. Na ile powszechność poglądów antysemickich przyczyniła się do tego, że ludziom łatwiej było zabijać? To jest pytanie. Dla mnie jest interesujące. Uważam, że bardzo, ale możemy się tutaj różnić, jak rozumiem. Druga rzecz, która mi się wydaje tutaj interesująca, no to jest kwestia, powiedziałbym, roli okupacji sowieckiej. No nie jest przypadkiem, że do tych pogromów doszło na miejscach, które wcześniej były okupowane przez Związek Radziecki. I rozumiem, że część miejscowej ludności mogła postrzegać Żydów jako kolaborantów. I teraz jest to sprawa, która zupełnie inaczej wygląda z żydowskiej perspektywy. Jest to teraz sprawa, która wygląda z zupełnie innej perspektywy. Drodzy Państwo, bardzo Państwa proszę, temat jest mocny, dajcie się wypowiedzieć, drodzy Państwo, obydwu dyskutantów inaczej w spokoju. Wygląda potem z będziemy perspektywy to komentować. Tych ludzi, a inaczej wygląda z perspektywy tych Żydów, jak sądzę. I to jest sprawa, która być może domaga się zbadania. Natomiast tak czy inaczej, proszę zauważyć, że nie, nawet jeżeli przyjmiemy taką wersję, że była to zemsta za kolaborację, rodzaj zemsty za kolaborację, no to przecież ofiarą tej zemsty padły kobiety, dzieci, starcy i osoby, które były kompletnie niezaangażowane we wspieranie reżimu sowieckiego. No to jak to można usprawiedliwić? Więc także to, co wymaga tutaj moim zdaniem najwięcej studiów, to nie jest kwestia tego, kto był konkretnie odpowiedzialny za tę konkretną zbrodnię, bo to wydaje mi się mamy dość dokładnie wyjaśnione i mam wrażenie, że nawet jakoś się dramatycznie nie różnimy z panem profesorem w tej sprawie. Czy to były męty, czy to nie były męty, no to można dyskutować. No wiadomo, że część przynajmniej w innych kontekstach, część ludzi, którzy brała udział w zabijaniu Żydów bardzo aktywnych, była później szanowanymi obywatelami. No to są takie przykłady, można o nich mówić. Więc czy robił margines, czy nie robił margines, dla mnie to nie ma znaczenia tak naprawdę. No, wydaje mi się, że możemy nazwać tych ludzi marginesem, no, bo oni nam się nie podobają. Skądinąd wiadomo, że w innych krajach ludzie o niesłychanie czcigodni i godni szacunku również zajmowali się masowym zabijaniem, bo Niemcy są dobrym przykładem, prawda? Mamy przykłady niemieckich morderców, którzy wyruszali na wschód, zabijali, a po wojnie wracali do Niemiec i zostawali tam burmistrzami, urzędnikami pocztowymi i nie skrzywdziliby muchy. No, to jest kwestia ludzkiej psychiki. Ludzie są zdolni do takich rzeczy, organicznie. Są zdolni do tego Niemcy, są zdolni do tego Sowieci, są zdolni do tego Polacy, bo jest to cecha uniwersalna. Prawda? Być może, ale chciałbym podać takie przykłady. Drodzy Państwo. Chciałbym prosić, proszę zauważyć, że nie rozmawiamy tutaj... Bardzo proszę o spokój. Że rozmawiamy tutaj o zbrodni popełnionej na Żydach, a nie przez Żydów, masowej zbrodni, w czasie której... Drodzy Państwo, nie rozmawiamy o Palestynie, naprawdę, akurat możemy muszę podtrzymać o tutaj też za chwilę, pana doktora Leszczyńskiego. A zatem chciałbym powiedzieć, że jest to cecha ogólnoludzka, tak? Natomiast okoliczności tej konkretnej zbrodni, no, wymagają jeszcze wyjaśnienia w charakterze kontekstu, tak? Czyli powiedziałbym roli tego, co było przed, roli antysemityzmu przed wojną i roli kolaboracji ewentualnej części ludności żydowskiej z Sowietami w czasie okupacji. Oba te zjawiska były moim zdaniem sprzężone, ale myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. To ja się akurat zgadzam tutaj, muszę powiedzieć, drodzy Państwo, przede wszystkim bardzo proszę, drodzy Państwo, no cały sens tego spotkania jest taki, żeby obaj panowie mogli w nieskrępowany, wolny sposób wyrazić swoje poglądy i bardzo proszę to uszanować, bo inaczej nie będziemy w stanie organizować takich debat, to jest raz. Druga rzecz, ja chciałem dwa słowa, znaczy ja się zgadzam z dwoma panami, że dyskusja moim zdaniem nie powinna dotyczyć tego kto, tylko dlaczego. To jest jedna rzecz i rzeczywiście
ten spór, który obserwowaliśmy między historyczny, który pojawiał się w ostatnich latach, sprowadzał się do tego, że jedna grupa badaczy związanych z Janem Tomaszem Grossem i ludźmi, którzy się z nim zgadzają, no, sprowadzali sprawę do właśnie przedwojennego polskiego antysemityzmu i do wpływu Kościoła katolickiego, który był, jak oni twierdzą, antysemicki akurat na terenie Łomży i okolic, czyli tam, gdzie to się dokonało, bo rzeczywiście tych pogromów było znacznie, znacznie więcej niż jedno jedwabne. Drudzy historycy natomiast doszukiwali się źródeł tego faktu, że Polacy, pewna grupa Polaków wzięła udział w tym pogromie właśnie w kolaboracji części Żydów z Sowietami w latach 39-41. Pamiętacie Państwo, nawet sam Gross opowiada, że w momencie pędzenia tych nieszczęsnych ludzi na miejsce stracenia, oni muszą nieść fragmenty rozbitego wcześniej pomnika Lenina, który tam Sowieci postawili, co też chyba świadczy o motywacji zabójców. Panie profesorze, do której z tych dwóch grup jest Panu bliżej, a być może to zagrały wszystkie te trzy czynniki? Dzięki. Do żadnej. Moim obowiązkiem było zbadać. Napisałem mikrostudium. To, co wyszło pod imprymaturą IPN-u za prezesa Kieresa, było ostro naznaczone traumą dyskusji o jedwabnym. To, co napisał Paweł Machcewicz, było złagodzonym obrazem nakreślonym przez narrację Grossa. W związku z tym należy sobie dać duży oddech, za 20 lat wrócić do tego i jeszcze raz to przerobić tutaj. Natomiast tak samo jak moje mikrostudium Szyszek, tak samo też Jedwabnego, ja nie reprezentuję racji polskiej. Ja reprezentuję szkołę historyczną, bo tutaj nie chodzi o zderzenie Polaków i Żydów, czy też komuny i niepodległościowców, tylko chodzi tylko i wyłącznie o dwie ze sobą sprzeczne szkoły metodologiczne. Moja jest empiryczna i logocentryczna, tamta jest postmodernistyczna. Spytano mnie, kto jest moim wydawcą, Columbia University Press East European Monographs. Profesor błogosławionej pamięci profesor Fisher Galati. Ktoś krzyknął, przecież to też Żyd. Mówię, no tak, ale to nie ma znaczenia żadnego. Ma znaczenie, że on jest był logocentrykiem i empirykiem. Twórca, założyciel studiów nad Holokaustem, Raoul Hilberg, powiedział, że szkoła postmodernistyczna, wywodząca się od Goldhagena, została narzucona w Polsce i to jest chłam. On to ostro krytykował, tylko uważał, że sprawy polskie, całe te jedwabne, to jest zupełny przypis do tego, co się działo przeciwko papieżowi, kiedy wymyślono sobie, że papież był papieżem Hitlera, że wszyscy Niemcy byli eksterminującymi antysemitami, że nie było żadnych wyjątków. Raoul Hilberg, założyciel studiów nad Holokaustem, po prostu chciało mu się wymiotować, jak słyszał, co tutaj w Polsce się wyprawia na temat Jedwabnego. I to jest szkoła empiryczna i logocentryczna. Ja się tym zajmuję, a nie zajmuję się tam dzieleniem, czy tutaj są Żydzi, czy Polacy, czy niepodległościowcy, czy ktoś. Ja badam i takie jest moje zadanie, bez względu na to, czy się ktoś z tym zgadza, czy nie. Ja to robię przede wszystkim dla siebie. Jeżeli się komuś podoba to, co ja sobie skleciłem, jaki obraz, to fajnie. Jak się nie podoba, też na mnie nie ma wielkiego wpływu. Chciałem Państwu powiedzieć, że paraliż, atmosfera paraliżu, która wtedy była w Polsce, była tak niesamowita, że ja się nie dziwię, że Paweł Machcewicz takie napisał Badziewia. I że Leon Kieres giął się razem z Kwaśniewskim i innymi i przepraszał za Jedwabne. Ja muszę Państwu powiedzieć, że wyszedłem w pewnym momencie po kilku spotkaniach dotyczących między innymi Jedwabnego na ulicę i byłem z kolegami swoimi. I było nas pięciu, zatrzymaliśmy taksówkę, a naprawdę już straciłem wiarę, że cokolwiek usłyszę inteligentnego w Polsce. Od inteligencji szczególnie i do osób takich na poziomie jak Leon Kieres i inni, którzy powinni używać byli swój mózg. Nie gada się, zanim się nie zbada.
a Jan Tomasz Gross nie zbadał. Zaraz. Zatrzymujemy taksówkę w pięciu, taksówkarz podjeżdża, spojrzał się na nas, mówi, panowie, co to, stodoła w Jedwabnym? Mówi, po raz pierwszy usłyszałem głos rozsądku w Polsce. Dlaczego? Moje pierwsze pytanie było, pytano mnie się o to, kiedy byłem u siebie w uczelni i rozmawiałem na egzaminie zresztą doktorskim z komisją egzaminacyjną i mnie się spytali o Jedwabne. I się spytali mnie, czy to jest możliwe. Mówię, wszystko jest możliwe. A mówię, Grossa znałem, on do nas przychodził w Kalifornii jeszcze. Jeżeli on to zbadał i tak mówi, to przecież w końcu jest naukowcem. Możliwe jest wszystko, nawet że to zrobili Marsjanie. Dopóki nie zbada się czegoś dogłębnie, to można mieć tylko opinię. Taką czy ową, a nie można mieć faktów. I to jest podstawa, logocentryka i empiryka, a nie postmodernizm, nie gdybania, a tu antysemici, a tu Kościół katolicki zły. To co ja bym powiedział, że tak, postawa Żydów w Jedwabnym pod okupacją, bez badania żadnego, pod okupacją sowiecką, była wypadkową ich antypolonizmu i antychrystianizmu. Nienawidzili Chrystusa. No przecież to był jakiś idiotyzm, jeżeli bym tego nie zbadał. A tutaj z całą powagą mówią antysemityzm przedwojenny i jeszcze na pewno tak, to wszystko, co jest złe, czyli endecja. Jest to prawda i bardzo się zgadzam. Ja nie tylko uczę seminarium, które się nazywa Zapobieganie masowym mordom, ale moi studenci chodzą i zapobiegają masowym mordom. To nie są rozważania teoretyczne, ani turystyczne, ani dziennikarskie. To są akcje, które my w naszej uczelni wykonujemy dość rutynowo, szczególnie w Afryce. I to jest w ludzkiej naturze, żeby zabijać. I jak raz się złamie tabu, to potem jest jak kula śnieżna i jest to przerażające. I rzeczywiście są wypadki masowych mordów, gdzie potem ludzie żyją w tej samej okolicy, ofiary i katy, i kaci, i jakoś kaci, ci, którzy mordowali, jest im raczej dobrze i są poważani. Takim przykładem jest Indonezja, z którą ja miałem do czynienia. Po prostu tam, kiedy komuna usiłowała zrobić zamach stanu, rewolucję, wymordowała generalicję. Część, oprócz zapomnieli jednego, bo on się przebrał w cywilne ubranie, poszedł na spacer z wnuczkami. Jak wrócił do domu, zobaczył, że kolegów komuna wymordowała i usiłuje zrobić przewrót, to było w latach 60., zmobilizowało się wojsko i zaczęło się rżnięcie. Nie tylko komuny, tylko kogokolwiek nie lubili akurat ci, którzy mieli broń. Komuna też miała trochę broni, tam była dosyć długo walka, ale muszę powiedzieć, że najbardziej krwawe były lokalne milicje fundamentalistyczne muzułmańskie, które waliły wszystkich tych, którzy im podpadli. Nie trzeba było być komunistą. Zabito do miliona osób. Proszę sobie wyobrazić, że w zeszłym roku na przykład się chwalili tym. Chwalili się tym w swoich własnych miejscowościach, gadali o tym, jak fajnie było rżnąć komunę. Przy okazji oni myśleli, że rżnięcie kobiety, dzieci też było w porządku, bo to też to była komuna. Także ja się zgadzam, że są pewne uniwersalne mechanizmy. Jest fajnie, ale chciałbym, żeby pan udowodnił, że to było w Jedwabnym. Bez mikrostudiów każdego z tego miejsc z osobna. Ja na przykład nie mogę panu powiedzieć, co w Wiźnie się stało, oprócz takich powierzchownych rzeczy, jak każdy, za przeproszeniem, dziennikarz wie. Bo nie wiem, bo trzeba mikrostudium zrobić. Nie wiem, co się działo w Radziłowie. Ja czytałem te dokumenty opublikowane i nawet pewnie jakieś inne. Ja z tymi rzeczami żyję od 30 kilku lat. Księgę Jedwabnego czytałem 30 kilka lat. Tam jest kilkaset ksiąg takich, opisujących rozmaitości. Ale to nie są badania naukowe. To są naznaczone traumą wypowiedzi ofiar.
Większość z nich nie widziała nic i często wyobrażała sobie, co było i z jakiego powodu właśnie, głównie z powodu Kościoła katolickiego i antysemityzmu. A okazuje się, że nie trzeba tych czynników, żeby być mordercą. Mogą być, ale one niekoniecznie determinują, jak widać, w stosunkach między muzułmanami i Hindusami. Mogą być, ale nie muszą. Znam takich, którzy się nie mordują. Większość się nie morduje i w większości wypadków się nie morduje, mimo że mogą się mordować. Chociaż czasami rzeczywiście to robią. Jasne. Panie profesorze, panie doktorze, drodzy państwo, to zaraz, tylko zadam ad vocem, tak? To krótko, a ja pytanie. Zadałeś pytanie i odpowiedział na nie. Panie redaktorze, może zawężmy to do Polski. Dobrze. Dobrze, ale wie pan, no, stara zasada brzmi taka, że wszystko ze wszystkim trzeba porównywać, wie pan. I dzięki temu, no jeszcze to trochę mamy, także dzięki porównaniom na pewno dojdziemy do jakichś ciekawych wniosków. Dobrze, najpierw zacznijmy od sposobu uprawiania historii. No więc ja kompletnie nie zgadzam się z tym, żeby to, co było robione w przypadku Księgi Jedwabnego, to jest postmodernizm, cokolwiek to słowo ma znaczyć. No, jest to wybór dokumentów. To są dokumenty oryginalne wydrukowane w dwóch grubych książkach. To nie ma nic wspólnego z postmodernistycznymi fantazjami. Tak? Zakładając cokolwiek się o nich myśli, ja akurat mam do nich dużo szacunku, ale przyjmijmy na razie, że go nie mamy. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to nie jest prawdą, że te badania nie były prowadzone. No, prowadzimy badania na takim materiale, jakim mamy. Ten materiał jest zawsze wybrakowany. I często znajdują się w nim sprzeczności. I teraz rolą historyka jest próbować to rozplątać i powiedzieć mu, co wie, czego nie wie, a czego się domyśla. Jeżeli chodzi o... to są sprawy dość ewidentne. To znaczy wydaje mi się, że nie można powiedzieć, z góry, o wydawnictwach, które mają charakter źródłowy, że one są postmodernistycznym wynalazkiem, no to jest po prostu nieprawda. Jeżeli chodzi o rolę przedwojennego antysemityzmu, tutaj pan profesor użył zabiegu, tak? Znaczy powiedział, że to jest równie nieuprawnione, co mówić, że antypolonizm powodował Żydami jakiś domniemany. No, różnica jest taka, że jeżeli chodzi o przedwojenny antysemityzm w Polsce, to mamy gigantyczną bibliotekę świadectw tego, że on istniał. Gigantyczną. Możecie, ale proszę bardzo, no poczytajcie, proszę bardzo, otwórzcie państwo dowolne gazety Obozu Narodowego przed wojną. Jest tam, to była duża część prasy polskiej, dwugroszówkę. Drodzy państwo, proszę o spokój. Proszę bardzo, jest Falangę, w kółko jest tam o Żydach, w kółko, tam prawie niczym innym się nie pisze. Proszę. Przepraszam, jeżeli się pisze o tym, że ci ludzie zatruwają... Szanowny panie, drogi panie, proszę mi dać prowadzić tę debatę. Jeżeli bardzo ci ludzie piszą, jeżeli ci ludzie piszą wtedy, że i w kółko to robią, no, że Żydzi zatruwają duszę polską, że trzeba ich wyeliminować. Jest taka książka Adama Doboszyńskiego o wyjście z kryzysu. Ja napisałem dość dużą książkę o historii gospodarczej Polski. To jest moja praca habilitacyjna i badałem pomysły na rozwój Polski w okresie międzywojennym, między innymi. Jest duża książka Adama Doboszyńskiego, jednego z przywódców Obozu Narodowego, zamęczonego zresztą po wojnie, która nazywa się O wyjście z kryzysu. Taki ma tytuł. Wydana w 1938 roku. O, przepraszam, nie Doboszyński, Doboszyński, Gospodarkę Narodową. To jest rzeczywiście Jędrzej Giertych. I tam jest kalkulacja, że na 17 Polaków przypada jeden żydowski pasożyt i trzeba ich wyeliminować z polskiego społeczeństwa, bo inaczej nigdy nie będzie dobrobytu. No to jest... No dobrze, ale właśnie to ja już wracam do Jedwabnego, więc... Szanowni państwo, sekundę. Bardzo proszę. Więc chciałbym, odnosząc się do tego, co, więc próba analizy postaw tych ludzi i tej literatury, którą oni byli kontakt cały czas,
To nie jest postmodernizm, to są absolutnie uprawnione badania historyczne. To, panowie, tylko... No dobrze, to... Mówiłem o wstępie, nie dokumentach. Pawła Machcewicza wymieniłem, a nie wymieniłem dokumentów. Rzeczywiście wybór dokumentów może być taki albo inny. Zależy od tego, jakie do tego są komentarze. I te komentarze były dostosowaniem się do grosa, a nie samodzielnym myśleniem. To jest numer jeden. Po drugie, jeżeli pan studiuje antysemityzm, a antyżydowskość była powszechna w Polsce, oprócz monarchistów krakowskich, to nawet monarchiści wileńscy nie lubili Żydów i uważali, że trzeba ich usunąć. No to przepraszam, jako reprezentant tego środowiska protestuje, nie wszyscy, nie wszyscy. Był jednak Józef Mackiewicz, był pro-żydowski. Nie. Sam oprócz dwóch tekstów, sobie, tak, rzeczywiście. Sam powiedział o sobie, że był antysemitnikiem w pewnym okresie przez tam rok czy dwa. Dwa teksty popełnił tylko. Antyżydowskość była sexy. Jakbyście państwo pojechali do Islandii, były te same rzeczy. To było, cały świat był antyżydowsko, był tak. W Stanach Zjednoczonych też były tabliczki, zakaz wstępu Żydom i psom. To było zupełnie normalne. Nie, to nie jest fajne. Nie jest fajne. Ci, którzy tutaj chcieliby dowalić Żydów, niech sobie zrobią testy DNA. Jestem 5 punkt, chyba 3% Żyd. O? Ale jestem 8% Neandertalczyk. Kurczę. Także zbalansowało się to. Ja nie mam pojęcia, to ja robiłem u siebie. Atmosfera na całym świecie zachodnim i nie tylko była wybitnie antyżydowska. Tego to właściwie otwarcie powinno się o tym mówić. I to było wtedy uważane za coś normalnego. Alternatywą do tego była przede wszystkim komuna. A część duża wyjaśniała sobie komunę w taki sposób, że jest to spisek żydowski, żeby przyjąć świat. Nie rozumieli, że ci od żydostwa, którzy wyszli z żydostwa i się odcięli od żydostwa i chcieli budować raj na ziemi, to był margines patologiczny, bez względu na to, jak duże były te proporcje udziału szczególnie młodych ludzi. Ja nie mówię o okupacji tylko sowieckiej, ja mówię o ideach i o działaczach przedtem. To się wszystko zgadza, że należy to badać. Ale nie wiem, czy pan badał stosunki ludności żydowskiej do chrześcijan. Jak ja czytam pamiętniki dziewczynki, która mówi, jak babcia mnie złapała, że się bawiłam z gojką, to mnie zbiła do krwi. Ja mogę panu dać tysiące przykładów i źródeł. I jak... Znaczy, okej. Okay. Chciałbym się odnieść do tego, co tutaj było mówione. No, to jest oczywiście nieprawda, że wszyscy byli antysemitami przed wojną. Jest to jawny fałsz. I teraz proszę sobie poczytać teksty socjalistów, liberałów. Nie mówię tu o komunistach, ale socjalistów i liberałów. I umiarkowanej prawicy w Polsce, nawet w Polsce, nie ma tutaj absolutnie, nie można stawiać takiej alternatywy, że wtedy można było być albo antysemitą, albo komunistą. No to jest nieprawda. I co więcej, istnieje zasadnicza różnica pomiędzy sytuacją, w której jacyś Żydzi nie lubią gojów, ale Żydzi są mniejszością, kilkuprocentową, może dziesięcioprocentową, a pomiędzy sytuacją, w której przedstawiciel większości, czyli powiedzmy 60%, bo tylu było w Rzeczypospolitej przed wojną, Polaków, katolików, mówi, Żydów trzeba wygnać z kraju, tak? Albo trzeba im odciąć wstęp na uniwersytet, albo trzeba im zabronić pracy w adwokaturze. Albo trzeba im zabronić pracy w zawodzie architekta. To są wszystko prawdziwe postulaty stawiane przez stowarzyszenia zawodowe przed wojną. Tak? Albo na przykład trzeba bić ludzi, którzy studiują na uniwersytecie za to, że są Żydami. No, takie sytuacje zdarzają się nagminnie tutaj na Uniwersytecie Warszawskim, ale też w innych polskich uczelniach. Więc nie można mówić,
nie miały, nie było ich w Ameryce na przykład, tak? Nie było ich w Wielkiej Brytanii, nie było ich we Francji. No. Ilość. Ale ilość czego? Przepraszam. A co ma Panowie, ilość? Zaraz do, liczb zaraz dojdziemy. Do liczb zaraz dojdziemy. Więc to jest jedna kwestia. Druga rzecz dotyczy ekshumacji w Jedwabnym. No więc ekshumacje wtedy, jak pamiętamy, zostały wstrzymane przez władzę na prośbę strony żydowskiej, która odwołała się... Drodzy Państwo, ja teraz muszę przerwać. Ja się czuję strasznie bardzo niezręcznie. Ja jestem gospodarzem tego spotkania. Zaprosiłem pana doktora Leszczyńskiego, zaprosiłem pana profesora Chodakiewicza, ponieważ uważałem, że będą Państwo zainteresowani starciem dwóch opinii. Fajną dyskusją. Dlatego bardzo Państwa proszę o to, żeby się dali powiedzieć obu, bo stawiacie mnie Państwo w niezręcznej sytuacji, obu naszym dzisiejszym bohaterom. Macie wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, przecież mamy swoje poglądy, prawda? Natomiast wolność słowa polega na tym, że każdy może mówić, co mu się żywnie podoba, każdy ma prawo do swoich opinii i pozwólmy, żeby obaj panowie mogli się w spokojny sposób wypowiedzieć, a państwo, waszym zadaniem nie jest włączanie się do tego na tym etapie, tylko ocenienie potem, który z panów ma rację, którego z panów jest bliżej i każdy na pewno z tych debaty wyciągnie swoje własne wnioski, ale kultura osobista jednak nakazuje to, żeby dać się wypowiedzieć obu panu. Wróćmy zatem do kwestii ekshumacji. Tak? Można powiedzieć, możemy użyć tutaj różnych słów, że jak zostały wstrzymane na prośbę, na życzenie, na protest strony żydowskiej. Jak państwu bardziej odpowiadam, w każdym razie tego oczekiwała, to była kwestia religijna. Ja uważam, że to należy absolutnie uszanować. I teraz dlaczego? Dlaczego? Ponieważ nie ma najmniejszego powodu, żeby w tej chwili tę ekshumację przeprowadzać. Jeżeli chodzi o ustalenie liczby ofiar, to z mojej perspektywy i z perspektywy oceny moralno-historycznej tego, co się tam wydarzyło, nie ma najmniejszego znaczenia, czy zginęło tam 1500 osób, czy 400. No, tak czy inaczej... 160. Niech to będzie 10. Niech to będzie 10. Niech to będzie 10. Niech to będzie 10. Tak czy inaczej... Mamy tu do czynienia, to nie jest problem, kwestia waga moralna tej zbrodni, to nie jest kwestia arytmetyki, to jest kwestia tego, w jaki sposób ona została popełniona. To tyle, jeśli chodzi o kwestię ekshumacji. Pan profesor, ekshumacje i inne sprawy poruszone przez pana doktora. Zaprzecza pan sam sobie. Powiedział pan, że jest pan naukowcem, historykiem i pan powiedział też, że pana nie interesuje, ile było. To znaczy, że nie zajmuje się pan historią, tylko moralizatorstwem. Tak, to jest numer jeden. Zaraz. Panu, zaraz. Profesor Jan Mur-Jankowski nakrzyczał na mnie, mówi, co ci Polacy tam zrobili? Ja mówię, no co? No, wstrzymali ekshumację. Jak to można? Przecież... Podstawą nauki medycyny sądowej jest ustalenie dynamiki zbrodni i sposobu, w jaki ludzie zostali zamordowani, ale ich ilości i takie są procedury. A mówię, no tak, ale przecież środowisko żydowskie wystąpiło z powodów religijnych, żeby było zaprzestane. Mówi, po pierwsze, są tylko niektóre sekty żydowskie, które nie zgadzają się na dotykanie zmarłych. Uważają to pod każdym względem za bezczeszczenie. On mi powiedział tak, w Izraelu to na nich wysyłamy riot police, czyli ZOMO. Ja mówię, panie profesorze, pan sobie wyobraża, co to by było w Polsce, jakby ZOMO przyjechało, sklepało miski jakimś ortodoksom. Że była awantura. On mówi, zaraz, Polska jest państwem wyznaniowym? Czy jest państwem prawa? Jak jest państwem prawa, ja autentycznie, ja mam nawet takie rzeczy nagrane i on się wypowiadał publicznie. Był bardzo zły. Jest to nagminne, że ortodoksi przeszkadzają w Izraelu. I władze Izraela nie zwracają na to uwagi, przeprowadzają nie tylko ekshumacje, ale nawet wykopaliska archeologiczne, gdzie ortodoksi protestują. Po prostu się robi płot, odpycha się ich i koniec. I koniec. Można to załatwić bardzo elegancko. Nauka wymaga ekshumacji, abyśmy zobaczyli dynamikę zbrodni. Czy rzeczywiście było to spontaniczne szaleństwo, tak jak pan twierdzi, czy też bardzo zorganizowana, metodyczna zbrodnia. Nauka tego wymaga. Jest to hańba, że przerwano
ekshumację. Nawet Jan Tomasz Gross w Berkeley w 2003 roku publicznie powiedział, że we'll never know, nie będziemy wiedzieli, dopóki nie będzie ekshumacji. Ponieważ mamy kłopoty z dokumentami, wszystko właściwie to, co było możliwe z Moskwy, z Muzeum Holokaustu, z Yad Vashem, ze wszystkich archiwów, do których mogłem wsadzić nos, wyciągnąłem, co mogłem na temat tego mikrostudium. Pozostała archeologia. Pozostał profesor Kola. Dlaczego IPN wciąż trzyma utajniony raport profesora Koli? Ja dostałem, państwo nie dostaliście. Profesor Kola jest wybitnym specjalistą, to jest człowiek, który się zajmował Katyniem między innymi, ekshumacją masowych grobów na wschodzie. Notabene to trzeba też na Wołyniu zrobić. Wszędzie. Wszędzie trzeba to zrobić. Bez ekshumacji po prostu nie będziemy wiedzieli. I opowiadanie, że to nas nie obchodzi, nie ma znaczenia, bo nawet jedno życie ludzkie to jest tragedia. Tak, to prawda. Ale to jest dla księdza nakazanie moralizatorskie. To nie jest ku lepszemu zrozumieniu mechanizmów historycznych, które musimy zrozumieć. Tak, i apeluję o to, żeby przestać unikać twierdzenia, że nie było antysemityzmu i antyżydowskości. I nie twierdzę, że wszyscy, tylko twierdzę, że był powszechny. To, co pan powiedział. Rzeczywiście liberałowie, lewacy, socjaliści, szczególnie komuna udawała filosemityzm. Socjaliści i liberałowie nie. Komuna to instrumentalizowała, dlatego że uważała, że antysemityzm jest sposobem na mobilizację motłochu lepszym niż internacjonalizm. I to było zwalczanie konkurencji. Stąd brunatni i czerwoni się przytykali o to, a wiele między nimi różnic nie było. Proszę państwa, chciałbym, żebyście państwo zaczęli petycję do władz o przeprowadzenie ekshumacji, aby skończyć dyskusje jałowe. Jak będzie ekshumacja, to powiemy ok, było tak i tak. I wtedy będziemy mogli, ja powiem, moja misja jest zakończona i zostawiam to wszystko w dłoniach moralizatorów, czy tych, którzy by chcieli bić się w piersi albo nie bić się w piersi. Jak to wieszcz post PRL-u mówi, rób ta, co chce ta. Ale najpierw ekshumacja. Dziękuję. Proszę bardzo. Jak rozumiem, w tej dyskusji na tej ekshumacji pojawiła się wątek kul karabinowych, które tam znaleziono i jak rozumiem zwolennicy liczą na to, taki jest przynajmniej ton tego, co tych artykułów, które czytałem, że będzie ich więcej. Natomiast chciałem tu zapytać teraz o jedną ważną rzecz, znaczy wyszła książka pana Tryczyka, Miasta Śmierci, nie wiem, czy ktoś z państwa mógł ją już przeczytać, mianowicie, o, świetnie, w związku z tym tam teza jest inna niż ta, którą obaj panowie przedstawili, mianowicie tam jest mowa o tym, że inspirację, organizację tego wszystkiego, za to wszystko odpowiada, no właśnie, miejscowe polskie podziemie, które dysponowało bronią, zorganizowało to wszystko, taką operację ludobójczą w szeregu tych właśnie tam 20 kilku miejscowości. To są te tytułowe Miasta Śmierci, no ale rozumiem, że wówczas te kule, idąc logiką pana Mirosława Tryczyka, mogłyby należeć do żołnierzy polskiego podziemia, którzy tam na tych terenach działali. Czy zna pan książkę, panie doktorze, jaka jest pana opinia o tej książce, o tej tezie? Nie czytałem tej książki. Jasne. Dobrze. To w takim razie, czy pan, panie profesorze, ma już możliwość tą książkę? Tak, dwa słowa o książce, bo to jest rzecz, która wielu ludzi, wiem, że wzburzyła. Postmodernistyczne moralizowanie otworzyło wrota do chłamu. I to jest jeden z przykładów. Mnie to się podoba, bo znaczy, że zaczyna być jak w Ameryce. Każdy może sobie cokolwiek chce napisać i
nie ma konsekwencji. Jest to wolność, jest to zgodne z duchem starej Rzeczpospolitej. W związku z tym no ja toleruję nawet Gazetę Wyborczą, która mnie nie toleruje. Dobrze, dobrze. Myślałem, że to było pytanie o to, czy czytaliśmy książkę, bo ja również przeglądałem. To znaczy, mam taki sam tytuł do wypowiadania się na jej temat, jak pan profesor. Dobrze, teza. Czy uważa pan, że coś w niej może być? Nie uważam, że jest przesadzona i nieudokumentowana źródłowo. Dobra, no znowu, drodzy państwo, ja myślałem, liczyłem na ostre starcie, a okazuje się, że... Dobrze. Aha, jest, dobrze, czyli jest recenzja. Drodzy państwo, myślałem, że będzie ostre starcie, a po raz kolejny okazuje się, że obaj panowie są zgodni w kolejnej sprawie, więc okazuje się, że nie jest, te stanowiska nie są takie aż odległe, jak mogłoby się wydawać. Teraz jeszcze jedna ważna teza, bo to jest ciekawe. Mianowicie, i to jest akurat to, co stawia Gross. Ta książka, no nie, jest rok temu, polecam, jak jest pan w Polsce, proszę kupić, żeby przejrzeć, bo to ciekawa rzecz. Inna bardzo ważna teza, mianowicie chciałbym jeszcze wrócić do tematu roku lat 39-41, ponieważ to jest rzecz, która, no właśnie, ja miałem takie wrażenie, czytając właśnie książkę Mirosława Trzyczyka, zresztą skądinąd momentami wstrząsającą bardzo, że ta narracja o polskim antysemityzmie w II Rzeczypospolitej katolicyzmie urywa się antysemickim katolicyzmie w roku 39, a potem od razu wchodzimy do pogromu w Jedwabnem. Ja bym chciał wrócić do tego, co działo się w latach 39-41. Panie doktorze, co wiemy pewnego o skali kolaboracji, jeżeli tak można, kolaboracji części, bo to jest bardzo ważne zaznaczenie, Żydów z tamtego terenu z Sowietami. Jak według pana mogło to wpłynąć na to, co się stało w Jedwabnem? I wreszcie jeszcze jedna rzecz, to bardzo ciekawa, o której Jan Tomasz Gross napisał, to znaczy on z tego, co pamiętam, kilku spośród tych pogromszczyków, tych ludzi, Polaków, którzy brali udział w tej zbrodni, zidentyfikował jako byłych współpracowników NKWD. W związku z tym postawił taką tezę, że oni próbowali zrzucić jakby samą własną kolaborację z Sowietami na tych nieszczęsnych Żydów. No i jak rozumiem w świetle nowych władz, w oczach nowych władz, czyli władz niemieckich okupacyjnych się w jakiś sposób wybielić i przedstawić jako element wartościowy, uniknąć represji. Ja myślę, że to jest nie ulega kwestii raczej. Po pierwsze, jest bardzo trudno robić statystyki teraz, natomiast że raczej nie ulega kwestii, że istniała nadreprezentacja pewna, proporcjonalnie, tak, ludności żydowskiej w nowych władzach, tych sowieckich. Mówię nadreprezentacja, nie mam na myśli, że było tam 100% Żydów, tylko że było ich więcej niż proporcjonalnie by wynikało z ich liczby w ówczesnym tam społeczeństwie. I teraz myślę, że można to racjonalnie wytłumaczyć. Ale najpierw, zanim powiem, jak mi się wydaje, jak ta sprawa wyglądała, to chciałbym powiedzieć, że oczywiście Żydzi byli poddani tej samej procedurze, co reszta ludności na terenach okupowanych, czyli na przykład tracili majątki, jeżeli takie mieli, prawda? Przedsiębiorstwa, nie wiem, ziemię, wszystko, sklepy, no nie wiem, tak, to wszystko ulegało nacjonalizacji po wejściu Sowietów i dotyczyło to także majątków żydowskich. Zamożniejsi Żydzi podlegali deportacjom i osoby ważne z punktu widzenia wspólnoty, tej konserwatywnej, poziomu tradycyjnej wspólnoty żydowskiej, byli deportowani i często dzięki temu przeżywali, prawda, jeżeli trafiali w głąb Związku Radzieckiego. Więc natomiast jeśli chodzi o jak sądzę, myślę, że można to racjonalnie popisywać po pewnej perspektywy, o uczestniczenie części, podkreślam, części ludności żydowskiej w nowych władzach, no to ja widzę tutaj takie bardzo racjonalne zresztą wytłumaczenie. No byli to ludzie, obywatele drugiej kategorii w II Rzeczpospolitej, tak? Żydzi nie mogli liczyć na kariery w administracji, w aparacie sądownictwa, w wojsku. Drodzy państwo, zaraz będzie część pytań. Obiecuję, że zaraz, szanowni panie. Ja nie mówię o adwokaturze, mówię o sądach. Uczestników debaty jest dwóch, ja prowadzę. Kończymy debatę, państwo będą mieli moment na zadawanie pytań.
Co więcej, tuż jeszcze przed samą wojną, także droga do wolnych zawodów była przed ludnością żydowską zamykana. Liczba studentów żydowskich na uniwersytetach po akcjach, po ekscesach antyżydowskich bardzo raptownie spadła. Nie, jest pan źle poinformowany. Więc jeżeli chodzi o odsetek Żydów i kwestię getta ławkowego, to polecam książki profesora Rudnickiego na przykład, dotyczące, tam są te informacje się znajdują. I podobnie zamykano przed nim inne wolne zawody, czyli na przykład architektów, tak? Zawód Stowarzyszenia Architektów Polskich zmieniło się w ekspozyturę falangi. No, na studiach medycznych liczba studentów żydowskich w drugiej połowie lat 30. spadła prawie do zera. Część Żydów studiowała za granicą, ale to dlatego, że nie byli w stanie podjąć studiów w Polsce. I teraz, jeżeli proszę sobie wyobrazić, proszę wykazać się empatią, proszę sobie wyobrazić, no jest państwo, w którym jesteście tak traktowani właśnie, tylko za to, że urodziliście się w rodzinie żydowskiej, a potem przychodzi nowa władza, to państwo upada i przychodzi nowa władza, która mówi, że jest, że wszyscy ludzie są dla niej równi, że chce braterstwa i tak dalej. Ta władza oczywiście kłamie, ale część ludzi może tego nie wiedzieć albo uważać, że dać się skusić na tą obietnicę komunizmu. Teraz wydaje mi się, że są dobre powody, dla których młodzi, zwłaszcza Żydzi, mogli być bardziej podatni na tą obietnicę niż młodzi Polacy, co nie znaczy, że Polaków w tych władzach nie było. Więc także to jest, jak myślę, w skrócie odpowiedź na to pytanie, które zadałeś. O tych Polakach, którzy próbowali zrzucić na siebie? Wtedy, w Jedwabnym, nie wiem, wydaje mi się, że to są spekulacje. Spekulacje, dobrze. Panie z pewnością współpraca z władzami nie była ograniczona do ludności żydowskiej. Tak? Ja spotykałem się wielokrotnie we wspomnieniach z tamtych czasów, które czytałem, z takimi opisami, że właśnie Żydzi tu masowo się zapisywali do partii komunistycznej. No, na tych terenach, na których znamy skład tych władz, no jest to bardzo trudne do uzasadnienia. Rzeczywiście mogła być ich pewna nadreprezentacja, ale nie dramatycznie znacząca. Pytanie to samo do profesora Chodakiewicza. Ja myślę, że profesor Chodakiewicz się poczuje jak ryba w wodzie teraz. Jest autorem książki Polacy, Żydzi, komunizm, wydanej dobre parę lat temu przez Front, jeżeli dobrze pamiętam. No i to samo pytanie, rok 39, Polska się załamuje, Żydzi, postawy Żydów. Jak pan tłumaczy to, że część tej społeczności najpierw witała Sowietów, potem wzięła udział w budowaniu tej okupacji i wreszcie w jaki sposób wpłynęło to według pana na to, co się stało w Jedwabnym w lipcu 41 roku? Najpierw trochę musimy wrócić do okresu międzywojennego. W Jedwabnym nie bardzo zwracali uwagę na architekturę czy medycynę, czy tam Uniwersytet Stefana Batorego. Większość ludności żydowskiej to byli ludzie dość biedni i dość prości. Co najwyżej pewnie marzyli o jeszciwie w Lublinie. Teraz tak. Narodowcy uważali, że przede wszystkim przywilej uniwersytecki powinien dotyczyć tych, którzy są Polakami, czyli pracują dla dobra Polski. Nie interpretowali tego zwykle rasowo, tylko kulturowo. Jeżeli ktoś był żydowskiego pochodzenia w Endecji, to był Polakiem po prostu, się kończyło, nie było żadnej mowy. Jeżeli ktoś był chrześcijaninem, to był chrześcijaninem. W większości wypadków Szymek Rudnicki zaraz powiedział, że ksiądz Puder nie był tak potraktowany przez kogoś, bo był spoliczkowany, ale to był wyjątek, straszliwy wyjątek. Jeżeli chodzi o małe miasteczka i wieś, to rzeczywiście funkcje państwowe również na kresach dalej, na Wileńszczyźnie, w okolicach Czortkowa, właściwie człowiek nie uświadczyłby Ukraińca, czy Poleszczuka, czy Żyda jako listonosza, bo to jest taki poziom.
Ale proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych ja nigdy nie spotkałem listonosza, który nie potrafi mówić po angielsku. Też są wymagania, po prostu trzeba być zasymilowany i trzeba być operować na pewnym poziomie, żeby otrzymać jakąkolwiek pracę państwową. Teraz te standardy dzięki postmodernizmowi i multikulturalizmowi, czyli tym fetyszom liberalnym, spadają, ale nie jest tak, że idę do DMV, czyli żeby sobie załatwić prawo jazdy i ludzie, którzy tam są, kompletnie nie rozumieją angielskiego. Oni mogą być z obcych kultur i mogą mieć akcent, ale potrafią lepiej bądź gorzej mi pomóc. Panie profesorze, trochę o Polsce. Otóż w Polsce w latach 20. i 30. zasada była taka, że jeżeli ktoś znał polski, był zasymilowany, wyszedł ze swojej lokalnej społeczności etno-religijnej, czy to ukraińskiej, czy białoruskiej, czy żydowskiej, to mógł aspirować do brania udziału w tych możliwościach, które były otwarte w stosunku do etnicznych Polaków. Co więcej, jeżeli endecja sprzeciwiała się udziałowi, czy nadreprezentacji, jak oni to mówili, ludności żydowskiej na uczelniach wyższych, to dla mnie to jest jakaś bzdura. Jak ktoś jest zdolny, niech se idzie na jakikolwiek chce uniwersytet. Ale narodowcy i ludowcy też mówili tak. My chcemy, żeby małolaty z ludu, które są biedne, szły na uniwersytet, a Żydzi są zamożni. Bo rzeczywiście to nie było ze Sztetla Jedwabne ludzie, którzy się zjawiali na medycynie w Warszawie. Nie. To były dzieci warstwy średniej inteligencji, przynajmniej kupców, ludzie, którzy mieli pieniądze na czesne, a polskie dzieciaki katolickie nie miały. I teraz kto ma być elitą i rządzić? Kto ma być wykształcony w Polsce? Ludzie, którzy są indyferentni? Czy ludzie, którzy przynajmniej się chcą zasymilować i być Polakami? Czy też mamy olać dzieciaki z ludu, bo oni mają świadomość lokalną, nawet nie wiedzą, że są Polakami, czy też mamy ich promować? Jak powiedziałem, moje podejście jest takie, jak jest zdolny, to fajnie. Przydałoby się jakieś stypendium od czasu do czasu. I to były te dylematy, które pan poruszył na poziomie dosyć wysokim. I ten poziom nie dotyczył Jedwabnego. Poziom Jedwabnego to dotyczył co najwyżej listonosza. Co najwyżej. Elita lokalna w takich miasteczkach była tradycyjnie uwarunkowana. Orzeł był polski dla Polaków, ale dzieciaki już się asymilowały. Przychodził ksiądz, żeby uczyć dzieciaki katolickie i przychodził rabin, żeby uczyć nie tylko w Mahomet, ale no, przychodził rabin, żeby żydowskie dzieciaki. To był jedyny czas, kiedy dzieciaki odchodziły od siebie. I dzieciaki żydowskie już zaczęły się uczyć po polsku. Proszę pamiętać tragedię rozbiorów. Nie było nawet możliwości czy zachęty, żeby procesy asymilacyjne szły dobrze. No, w każdym razie, jak przyszedł 1939 rok, i Hitler ze Stalinem najechali na Polskę i miał miejsce kolejny zabór, mechanizmy na najniższym mikropoziomie były bardzo proste. Na początku ujawnili się zwolennicy komuny. Im dalej na wschód, tym więcej mniejszości etnicznych. W tą stronę, to znaczy na zachodnim skraju tego, co się stało, co oznaczało zabór sowiecki, większość, przynajmniej według relacji i żydowskich, i polskich, i sowieckich, większość tych, która się przyłączyła aktywnie, tworzyła milicję i tymczasowe władze,
szczególnie w miasteczkach, które były w większości żydowskie, większość wywodziła się z ludności żydowskiej. Ale trzeba pamiętać, że starsi byli podejrzliwi, wcale się nie garnęli do komuny, natomiast młodzież bardzo często się cieszyła. Oprócz tego rozmaite lewicowe partie, a w tym syjonistyczne, Palej Syjon Lewica, Palej Syjon Prawica, Bund. Ja nie mówię o Marku Edelmanie, któremu rozstrzelali komuniści 6 czy 7 wujków, braci jego matki. Opowiadał mi o tym. Ale ja mówię o zwykłych takich sztetlowych działaczach. Czerwona flaga? No to my też czerwoną flagę nosimy. Fajnie, przychodzi wyzwolenie. Dla normalnych ludzi, nie dla małolatów i nie dla lewaków. To było niebezpieczeństwo. Ci, którzy byli bardziej wykształceni wśród Żydów, ci, którzy byli w tradycyjnej elicie, kupcy, posiadacze własności, kamienicy na przykład, czy też domu, rabin, tacy byli zagrożeni. Ale komuna po zdobyciu Polski Wschodniej skupiła się na prześladowaniu i mordowaniu polskich panów, czyli wszystkich, którzy byli w jakiś sposób w warstwie przywódczej. Od sołtysa do księcia Radziwiła. Wszystkich. Po bardzo szybko, po pierwszym okresie, kiedy ochotnicze milicje czerwone, składające się z większości, szczególnie w okolicach Jedwabnego, z młodzieży żydowskiej i z jakichś mentów polskich, czyli apostatów narodowych, te milicje zostały rozwiązane. Część została włączona do takiego ORMO bądź lokalnej milicji sowieckiej, ale władzę sprawowało NKWD. Najpierw Armia Czerwona, potem NKWD i zaraz w ciągu miesiąca, dwóch, nawet na taką prowincję zabitą, przysłano sowietników, czyli ze Związku Sowieckiego biurokratów, żeby tym wszystkim zawładywali. I teraz nastąpiły konfiskaty i rzeczywiście Żydzi tracili tak jak chrześcijanie. Różnica była taka, że bardzo często Żydom pozwalano robić to, co Niemcy pozwalali Polakom, mianowicie pracować w swoim sklepie w charakterze magazyniera czy czegoś i tam był jakiś komisarz, który to doglądał. Polacy uznani za reakcję byli likwidowani przez wywózkę, więzienie, mord. Przez pierwszy okres okupacji sowieckiej, mniej więcej rok, Sowieci wręcz w Łomży na naradach mówili, że chwaliliśmy się, że w naszych strukturach nie mamy ani jednego Polaka, a ludność widziała nas jako władzę żydowską. To są cytaty z dokumentów sowieckich. Także jeszcze raz powtarzam, każda wojna, każda zawierucha dla ludzi ustabilizowanych i starszych jest tragedią. Czy to byli Żydzi, czy to byli chrześcijanie. A ta władza, która przyszła, zarówno brunatna, jak i czerwona, uderzyła w szeroko rozumiane polskie elity. Tam księża byli aresztowani i zamordowani za udział w konspiracji. Sowieci się spodziewali oporu. Co w Hoover Institution są relacje, które wyciągnąłem, czytałem je, Jan Tomasz Gross też. Wyobraźcie sobie Państwo, że prawie w każdym wypadku, kiedy następuje opis deportacji Polaków, bo to są dokumenty od deportowanych na Sybir Polaków, jest prawie zawsze wymieniony żydowski sąsiad z karabinem. Albo bez karabinu, który wskazuje. I teraz wytłumaczę, jak ten mechanizm działał. Część to była małpiarnia, ochotnicy, na przykład w Zabłudowie
pierwszą dziewczynę, którą aresztowano z Akcji Katolickiej, z Młodzieży Polskiej, z harcerstwa. Już na początku października przyszedł sąsiad trąbacz z orkiestry, który był Żydem i przyprowadził NKWD. I tacy wolontariusze na początku bardzo często aresztowali czy wspomagali NKWD w aresztowaniu wrogów ludu, Polaków, polskich panów. Do nas, do Lwowa, Zygmunt Winter, kolega mojego wicerodzica Zdzicha, przyprowadził NKWD. NKWD zabrało ojca, który był oficerem policji, go zamordowała. Po czym aresztowano matkę i córki, dwie siostry Zdzicha, i wywieziono na Sybir. Skąd wiemy, że to był Zygmunt Winter? Bo niestety ciotki przeżyły. I powiedziano, no Zygmunt Winter przyprowadził NKWD. I taka małpiarnia szła na ochotnika. Po pewnym czasie, kiedy ten element systematyczności został uporządkowany i się skończył, po pewnym czasie Sowieci wyznaczali lokalnego tak zwanego męża zaufania i robili sobie trójkę. I mówili tak, towarzysz Zychowicz-Baum, towarzysz, a ja nie jestem towarzyszem, ja nie jestem, a nie szkodzi, towarzysz idzie z nami i będzie z nami świadkiem, jak ta trójka, to już było usystematyzowane, czyli zajęło kilka miesięcy. Przestało być spontanicznie. Ja nie mówię, że nie było już mapiarni, ale nie było takiej mapiarni, jak było we wrześniu, w październiku 39, gdzie ci ludzie wpadli w oczy sąsiadom chrześcijanom i wtedy zaczął się tworzyć mit oparty, stereotyp, oparty o fakty, że Żydzi to komuna. I aresztują. Nawet jak potem człowiek został z klucza, bo mu, jak przychodzi NKWD-ista, to co by pan powiedział? Ja bym oczywiście usiłował pryskać, ale jakby przychodził, czy gestapowiec, to się mówi, idziesz z nami i pokazujesz ze świecą, kto gdzie mieszka, no to już zupełnie inna sprawa, prawda? Tu jest przymus. Mam dowody, relacje chrześcijan i Żydów, jak Żydzi ratowali Polaków. Im trzeba zrobić drzewka, jak w Jadwaszem. Ja wcale nie żartuję. Przerzucali przez granicę, chowali u siebie. A jak babcia Pilecka się uratowała? Nawet jej chleb, znaczy rotmistrza Pileckiego żona i dwójka dzieci. Spytajcie się, córka żyje jeszcze i syn też, rotmistrza Pileckiego. To są rzeczy prawie zupełnie nieopracowane. Zamiast ścigać polskich antysemitów, których wiadomo, że są, proszę opisać bohaterów od czasu do czasu w tej Gazecie Wyborczej. On się bardzo ucieszył. Takie były mechanizmy. Stereotypy się tworzyły. Nie było czasu wywiadywać się kto, gdzie i jak. Z dokumentów tych i nie tylko tych, a czytałem ich setki tysięcy, wychodzi jednoznacznie, że jak znało się kogoś, kto był chrześcijaninem i wydawał do Niemców czy do Sowietów, to się w tych dokumentach pisało nazwisko. Jeżeli był to sąsiad żydowski, to prawie nigdy nie ma opisanego nazwiska mój Żyd. I wszyscy w tym momencie Żyd, 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 Żyd. Dlaczego? No bo w żydowskich wspomnieniach i relacjach jest Polak, Polak, Polak. A to się okazuje jakiś Żul. Gdzie można było ustalić, to wyskakuje Żul, a nie hrabia, a nie nikt z podziemia. To Żul. Żydzi tak samo jak chrześcijanie pisali. Polak, Polak, Polak. A tutaj Żyd, Żyd, Żyd. Żyd, Żyd, Żyd z NKWD. Polak szmalcowni. A jaki Polak? Polak to jest przecież sprawa honorowa. Jak kogoś nazywa się Polakiem, znaczy, że sobie, czy Polką, znaczy, że sobie zasłużył. Mnie to nie wzrusza, że ktoś jest katolikiem i wydaje dźwięki do mnie w mowie złudnie przypominającej mowę moich przodków z Nadwisły. Polak to brzmi dumnie. Żydzi tak samo o sobie myślą. Także jest mnóstwo problemów metodologicznych, jest mnóstwo rzeczy, które należy ustalić. Diabeł jest w szczegółach, w związku z tym ja zachęcam do mikrostudiów. A to są oparte na logocentryce i empiryce, czyli na badaniach.
profesorze. Już, drodzy Państwo, ostatnia tylko rzecz, żeby podsumować tą debatę. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jakiś czas temu, przepraszam bardzo, nie, pański długopis, mój jest tu. Natomiast była wypowiedź, kiedy otwarte zostało Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, to było pół roku temu, 3-4 miesiące temu, pamiętają Państwo to. Instytut Yad Vashem podszedł do tego dosyć, powiedziałbym, z dużym dystansem. Między innymi wypowiadała się pani Irena Steinfeld, która tam odpowiada za przyznawanie tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. No ogólnie sens tego sceptycyzmu był taki, że Polacy właśnie próbują wybielić się, pokazując te bohaterskie postawy, a zamieść pod dywan te mniej bohaterskie, jak szmalcownictwo, mordercy i tak dalej, pogromszczycy. No i tam była taka wypowiedź, która mi się zainteresowała, mianowicie się pani Steinfeld powiedziała, że czyny jednostek nie mogą świadczyć o ogóle. Tak? Znaczy są tylko czynami tych jednostek i za nie jednostki mogą odpowiadać, a nie ogół. I w każdym razie moja puenta jest taka, że jestem przeciwnikiem kolektywnej odpowiedzialności, kolektywnego zadośćuczynienia i kolektywnej winy. Każdy człowiek powinien odpowiadać za swoje czyny. I pytanie o krótki komentarz dał panu w ostatnie zdałem słowo. Ja pamiętam, muszę państwu powiedzieć, że pamiętam, że jak Aleksander Kwaśniewski wyszedł i przeprosił za Jedwabne, to rzeczywiście tak poczułem się trochę dziwnie, to znaczy, bo ja osobiście nie czuję się związany z bandą rzeczywiście bandziorów, którzy byli Polakami, ale którzy byli zabójcami, mordercami, nie czuję się w żaden sposób z nimi odpowiedzialny, nie czuję się, żeby ktoś w moim imieniu powinien za nich przepraszać. I pytanie, zacznijmy od... I druga taka rzecz, to znaczy, gdyby wyszedł teraz jakiś rabin, nie wiem, albo jakiś przywódca polityczny izraelski czy żydowski, chciałby przepraszać Polaków za nie wiem, żydowskich ubeków, prawda, i inne tego typu historie, też bym pierwszy był, który by go zdjął z tej mównicy i powiedział, żeby się nie wygłupiał, bo to jest po prostu niepoważne. I prośba o krótki komentarz do obu panów. Zakończmy może jakąś puentą tą dzisiejszą dyskusję, że zanim oddamy państwu głos. Panie doktorze, pan jak Kwaśniewski przepraszał za Jedwabne, pan uważa, że to był dobry gest, w dobrym kierunku to poszło, czy nie? Ja myślę, że tutaj można mówić, to jest oczywiście pytanie o to, o ile można mówić o zbiorowej odpowiedzialności. Ja się zgadzam, że oczywiście większą część, czy zasadniczą część odpowiedzialności ponoszą ludzie, którzy byli sprawcami tej zbrodni bezpośrednio. I tak jak ty, nie czuję się zupełnie z nimi związany. Natomiast dobre pytanie, które moim zdaniem za tym stoi, jest takie, na ile kolektywna możemy odpowiadać na przykład za, oczywiście przepraszanie za rzeczy sprzed kilku pokoleń też jest kwestią dyskusyjną, no ale niemniej jednak taki obyczaj się przyjął. Natomiast jest oczywiście pytanie, na ile zbiorowość, polityka, dyskurs przyjęty w tej zbiorowości przed wojną, powszechna obecność antysemityzmu była sprawą, która do tej zbrodni prowadziła. I tu jest, wydaje mi się, kwestia raczej nie tyle do przeprosin, ile do jakiegoś zbiorowego rachunku sumienia. To, co na przykład mnie teraz uderzyło w tym, co mówił profesor Chodakiewicz, to jest, to oczywiście nie jest tak, że jeżeli, wracając jeszcze na chwilę do Polski przedwojennej, że jeżeli ktoś się asymilował, mam na myśli środowisko, ktoś był zasymilowanym Żydem, a to ścieżki kariery były przed nim otwarte, no i że nie spotykał się z powodu swojego pochodzenia z żadnymi przykrościami. No przypomnijmy tutaj, w jaki sposób niespełniony literat i Pochorski, późniejszy zresztą kolaborant z Niemcami, a wcześniej narodowiec przed wojną, zaatakował Antoniego Słonimskiego, tak, pobił go w knajpie, no, za to, że był Żydem właśnie. Chociaż Słonimski oczywiście był Żydem w 100% zasymilowanym, zakładając, że to w ogóle powinno mieć jakieś znaczenie. To jest świetny powód, żeby kogoś pobić, pana zdaniem, tak? Więc
Także odpowiadając ostatnie zdanie, już odpowiadając na twoje pytanie, przeprosiny, nie jestem fanem przeprosin za rzeczy, które się wydarzyły przed pokolenia temu. Natomiast wymaga sytuacja namysłu dotyczącego przede wszystkim tego, co zrobić, żeby podobne rzeczy się nie powtórzyły, tak? Żeby pewien rodzaj nienawiści, niechęci, uprzedzeń nigdy już nie wrócił. I to jest, wydaje mi się, najważniejsze w tej całej sprawie. Panie profesorze, puenta profesor Chodakiewicz, ale bardzo proszę krótko, bo musimy zaraz kończyć. Ja mówiłem o Żydach, którzy stali się Polakami, takimi jak Natansonowie na przykład, w Elisze i nie moja rodzina. Ja nie mówię o facecie takim jak Słomiński, Słonimski, czy też Tuwim, którzy przechodzili w męce przez rozmaite zmiany mentalnościowe i nie wiedzieli jeszcze, z kim się zidentyfikować. To jest zupełnie inna sprawa. Teraz... Nie, no co pan opowiada? Ja mówię po prostu, że oni sami też mieli z sobą kłopoty. No, w pewnym momencie Słonimski myślał, że jest sionistą. To samo Tuwim, czyli rozumie pan, jest też rozdwojenie jaźni. Absolutnie nie można pobić. Nikogo nie można bić oprócz komunistów i nazistów. To tym trzeba dawać mordę. Jestem absolutnie o tym przekonany, bo oni chcą mnie eksterminować. Natomiast to, co pan powiedział o pani z muzeum Yad Vashem, z Instytutu, to składnie to samo powiedział Timothy Snyder w Holocaust Museum, kiedy brylował, opowiadając o Pileckim, udając, że go wymyślił, co się nam zresztą udało bardzo. Powiedział o świętej pamięci rotmistrzu Pileckim, że pamiętajcie, to był, this was just one man, jeden człowiek. Tak, ale on pochodził z naszego etosu rycerskiego polskiego, a jego ulubioną książką było Imitatio Christi, czyli naśladowanie Chrystusa. To nie był według narracji lewackiej w Ameryce i na Zachodzie, to jest to, że no kilku wariatuńciów było, takich jak Pilecki, co pomagało, a reszta jest ohydna, straszliwa, bo katolicka i polska. A właśnie nie, dlatego, że katolicka i polska, to Kosak-Szczucka wydała apel, że Żydzi są wrogami katolicyzmu i polskości, tak napisała, ale my mamy wszelki obowiązek pomagać im, bo ich Niemcy męczą. I tak powinno było być, żeby im pomagać. Tak powinno było być. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kolektywne, dwie minutki, kolektywne przeprosiny. Dostałem 20 ileś lat temu list od memoriału, przepraszający mnie za to, że mój dziadek był w obozie Wileńska AK w Stalinogorsku. No to odpisałem, kochani wariaci, chyba że wy jesteście NKWD-stami, którego mojego dziadka aresztowali, męczyli, prześladowali, no to za co wy przepraszacie? Kolektywnie mi przeprosili w imieniu narodu rosyjskiego, jak to zrobili Sowieci. To przecież wariactwo. Druga rzecz o kolektywnym przepraszaniu. Powiem państwu anegdotkę z udziałem profesora Brzezińskiego, którego znam wiele lat, z którym się lubimy, nie zgadzamy na różne rzeczy. Otóż Zbyk Brzeziński przyszedł do nas na lunch, był bardzo zdenerwowany, bowiem The Washington Compost, główna gazeta Waszyngtonu, opluła film Mel Gibson, Passion of the Christ, czyli ja nie wiem, jak to w Polsce się nazywa. Pasja. Film Pasja. I Zbyk ze złością rzucił nam na stół gazetę i powiedział tak. Ponieważ jestem polskiego pochodzenia, to zawsze mnie winią za antysemityzm i nieważne, że mój dziadek jako sędzia ścigał endeków, ich prześladował, wsadzał do więzienia za akty antyżydowskie, o czym mnie poinformował premier Begin i przyniósł dokumenty na ten temat. Bo ja o tym nie wiedziałem, ale ponieważ jestem Polakiem, więc muszę przepraszać za antysemityzm. Ponadto jestem biały, w związku z tym wymagają ode mnie, żebym przepraszał kolektywnie za niewolnictwo.
Nieważne, że moi przodkowie byli na Sybirze przykuci do taczek, bo brali udział w powstaniach, ale kolektywnie każe mi się przepraszać za niewolnictwo. W związku z tym zastanawiam się, kto ma kolektywnie przeprosić za ukrzyżowanie Chrystusa. Skończmy z kolektywizmem. Chrześcijańskie podejście wymaga, żebyśmy winę oceniali indywidualnie i nie ma co krzyczeć, że Żydzi to komuna. Żydokomuna to nie to samo, co normalni ludzie Żydzi. Dobrze. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. To jest wielka różnica. Cieszę się, że się obie strony ze sobą na koniec zgodziły. Oceniajmy ludzi według ich czynów, morderców za morderstwa, a nie całe narody. Teraz tak, drodzy i kochani Państwo, tak gadaliśmy długo, że mamy strasznie mało czasu, więc dosłownie mało pytań. Pani hrabi, niech pan się nie obrazi, ale w zeszłym razem, jak ci państwo, którzy byli na debacie wołyńskiej, wiedzą, że sami mężczyźni zabierali głos, więc zaproszę teraz dla złagodzenia obyczajów pytanie od jakiejś kobiety. Z tyłu pani stanęła... pytanie, przepraszam. Aha, właśnie, jeszcze bardzo ważna rzecz. Pytania. Pan profesor prosi, pan doktor i ja o pytania, krótkie pytania bez... wypowiadania, jeżeli to można, własnego zdania i bez długich przemówień musimy pędzić. Nie. Króciutko, jednym zdaniem, przepraszam, nie pytanie, ale komentarz. W dawnej Rzeczpospolitej, kiedy nie było jeszcze, nie, ale to jest bardzo ważne, kiedy nie było jeszcze internetowego wydania, był list do redakcji w gazecie, gdzie pewna kobieta, czytelniczka napisała, za... obozy koncentracyjne, Auschwitz i inne zrobili nie Niemcy, ale hitlerowcy. Łagry, Katyń i tak dalej zrobili nie Rosjanie, tylko staliniści, ale Jedwabne zrobili Polacy. To tylko dobrze, dziękujemy. Czy ktoś widział pudełko? Potrzebujemy tutaj pudełko z adresami e-mail, bo już powoli czas na losowanie. Prosimy do przodu tutaj. Jak pan ocenia stopień partycypacji Judenrautów w Holokauście? Jeżeli chodzi o rady, o Żydów współpracujących w czasach Holokaustu, wydaje mi się, że to jest niesłychanie tragiczna historia. No, mamy bardzo wiele dokumentów, takich jak pamiętniki Celela Perechodnika, które pokazują absolutny dramat tych ludzi. Tak? To z jednej strony, jednak być może pan wie, Perechodnik był policjantem w getcie, który sam zaprowadził swoją rodzinę do transportu. Aha. I teraz wydaje mi się, że to są ludzie postawieni tak bardzo w sytuacji granicznej, w takiej, w której w zasadzie każde wyjście jest, nie mają żadnego pola manewru albo bardzo niewiele, no można było popełnić samobójstwo, że jest ich bardzo trudno osądzać, no ja się nie podejmuję. To nie jest porównywalna sytuacja w ogóle. Tak, jeszcze profesor Chodakiewicz, dwa słowa na ten temat. Bardzo niewiele jest na ten temat prac. Niedawno była Hanna Jablonka, napisała pracę doktorską w Izraelu i powiedziała, że żydowskich kapo nie można tak oceniać jak nieżydowskich kapo, co dla mnie jest bzdurą, bo człowiek indywidualnie jest, powinien być oceniany, a nie tym, czy jest Żydem, czy chrześcijaninem. To jest numer jeden. Numer dwa, jedyna właściwie książka, która stara się być syntetyczną, ale powtarzam, to było przed jakimikolwiek dogłębnymi mikrostudiami każdego z Judenratów, każdego z Get. Więc jedyna książka syntetyczna to jest Isaac Trunk. On ustalił, że 90% funkcyjnych, czyli członków rad żydowskich oraz policji i innych instytucji getowych przeżyło, a tylko 10% tych, którzy byli ich podopiecznymi. Także bycie funkcyjnym mogło oznaczać do dużego stopnia przeżycie. Jak oceniać moralnie? Ja się zgadzam. Dla mnie to jest tak straszne i tak tragiczne, że mi się to w głowie nie mieści. Hannah Arendt postawiła tezę, że gdyby nie Judenraty, to by Niemcom się udało mniej wymordować. Co oczywiście doprowadziło niektórych tolerancyjnych do wściekłości. Ale to jest jej teza Eichmann in Jerusalem. Tylko proszę pamiętać, że ona była wolnościowa i ona nie bardzo lubiła władzę w ogóle.